Hej, cześć, siemanko, koniec, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Droga Liga, zwycięzcą ostatniego giveawaya jest... Zwycięzca będzie gdzieś po środku odcinka, także oglądajcie. A w dzisiejszym odcinku możecie wygrać tego skina. Wystarczy zostawić łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję, a w komentarzu napisać to, jak oceniacie skiny w dzisiejszym odcinku. Ja serdecznie zapraszam was do oglądania 5 najdziwniejszych skinów stworzonych przez ludzi w Counter-Strike'u Global Offensive i widzimy się w filmie. Cześć! Pierwszym skinem, jakiego chciałbym omówić w dzisiejszym materiale, będzie to AK-47 Beast i jego wersja Noble Gold. Są to zupełnie nowe odsłony AK-47 w Counter-Strike'u Global Offensive i ja osobiście chciałbym, aby zostały dodane do gry. Jest on niesamowicie piękny, a zostały dodane do niego takie detale, że na pewno nie przeszkadzałby w Counter-Strike'u Global Offensive. Jest to naprawdę bardzo fajna broń, a jego wersja Noble Gold, przypominająca droższą wersję kałacha zbudowanego ze złota, jest naprawdę oszałamiająca. Jak dla mnie ten skin zupełna destrukcja, jeżeli chodzi o wszystkie dotychczasowe skiny do Counter-Strike'a Global Offensive do właśnie tej broni. Jest to zupełna destrukcja i naprawdę bardzo fajny skin. Myślę, że każdy z was chciałby go posiadać w swoim ekwipunku i myślę, że możecie dać mi znać w komentarzu, czy takiego akacza byście chcieli dostać. Drugi skin to już skin do odpowiednika AK-47 po stronie antyterrorystów. M4A1 SG Spirit to również kolejna nowa odsłona M-ki w Counter-Strike'u Global Offensive, która mogłaby zostać znana do gry. Jest on niesamowicie bajkowy i niesamowicie fajnie wykonany, dzięki czemu myślę, że wiele graczy chciałoby go posiadać w swoim ekwipunku, a również i ja. Pamiętajcie, żeby ocenić wszystkie skiny w komentarzu, bo będziecie mogli zgarnąć skina z początku filmu. Kolejny skin całkowicie nowej odsłonie to już skin do AWP, a mianowicie będzie to Infernal Dragon i jego następca Noble Gold, czyli wersja złota. Jest to naprawdę nowa odsłona AWP w Counter-Strike'u i fajnie wygląda w grze. Według mnie fajnie by było, jakby takie nowości zostały dodane do CSGO, a wy dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć takie skiny, czy wolicie raczej klasyczną wersję CS-a. A kolejnym skinem, który chciałbym wam zaprezentować, to Cheetak M200, czyli zupełnie nowa snajperka do Counter-Strike'a, która mogłaby być zastępcą AWP. Sami zobaczcie, jak ten skin ładnie prezentuje się w grze i myślę, że wam się spodoba. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście taką snajperkę zamiast zwykłej podstawowej AWP. Kolejny niesamowity skin w podobnym klimacie to Desert Eagle Eldorado, który jest wykonany cały ze złota oraz ze stopu metali. Sami zobaczcie, jak pięknie prezentuje się w grze, bo sami możecie go w tym momencie zobaczyć na ekranie. Jak dla mnie Deagle naprawdę spoko i fajnie by było takim postrzelać sobie headshoty a la Scream. No i kolejny skin w takim klimacie to już Glock 18 G-Spirit, czyli niesamowita złota wersja Glocka 18 w Counter-Strike'u. Dajcie znać w komentarzu, czy taka wersja Glocka wam odpowiada i chcielibyście ją mieć w grze, ponieważ ja osobiście jaram się wszystkimi brońmi z tego odcinka. Jest to naprawdę niesamowite, jak ludzie potrafią wytworzyć różne modele broni na różne tematy w każdej możliwej grze. Przenieść z gry do gry, tak jak tutaj mamy modele z Crossfire'a i dla mnie jest to naprawdę niesamowite, że taki Glock mógłby zostać dodany do gry. No i na koniec jeszcze jeden skin w klimacie Dragona, a mianowicie będzie to Thompson Infernal Dragon. Jest to niesamowita nowa broń, która mogłaby zostać dodana do gry w celu urozmaicenia jej. Sami dajcie znać w komentarzu, czy nowe bronie, czy też nowe skiny wam by się podobały. Ja już wam w tym momencie dziękuję za oglądanie, dzięki wam bardzo, że byliście ze mną przez cały ten film i mam nadzieję, że skiny prezentowane w odcinku wam się podobały. Pamiętajcie, żeby na koniec filmu strzelić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, bo to bardzo motywuje youtubera i cieszę się, że mam takich widzów, którzy po prostu to rozumieją. Dzięki wam bardzo za oglądanie materiału, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! Patrz, bracie, tu limit, nigdy nie będzie nos zimy. Plik, plik, znów przekminił, który raz robię hit, który raz wyrzucam z ligi.